Fakt, że ta książka wyszła najpierw pod ziemię, oczywiście jest znaczący. Historia Polski XX wieku w dawnych czasach komunistycznych oczywiście nie mogła wyjść w pełni bez cenzury, bez ingerencji tego rodzaju, które kaleczyły każde całościowe opracowanie historii XX wieku. Mowa o wielu tak zwanych białych plamach. Te białe plamy były w ten sposób, były tak liczne i były również wypełniane częściowo przez propagandę, kompletnie deformując obraz historii i wymowę najnowszej historii. W związku z tym napisanie pod cenzurę wówczas było niemożliwe, było to nierozsądne, bo albo taki produkt by nie znalazł wydawcy, autor miałby kłopoty, albo autor musiałby iść na daleko idące kompromisy, na co nigdy nie miałem ochoty. Wypełnianie białych plam oczywiście jest rzeczą trudną i nawet ryzykowną, dlatego że bardzo często te białe plamy wypełnia się jakąś nową ideologią, jakimś nową emocją, bądź zaciera się je, robiąc dziury. W związku z tym wymaga to jednak ogromnej ostrożności w doborze informacji, w analizie, w języku, którym się syntetyzuje wiedzę historyczną. W tej książce, w stosunku do wydania podziemnego, próbowałem właśnie nieco zrównoważyć język, bardziej go zobiektywizować, uczynić mniej osobistym, bardziej syntetycznym, bardziej podręcznikowym. Z tych tematów, które w tej książce oczywiście zupełnie inaczej są ujmowane, niż robiła to historiografia PRL-owska, na cały katalog można by wymienić. Wojna 20 roku, geneza II wojny światowej, udział Związku Radzieckiego w drodze do wojny, do agresji na Polskę, 17 września 1939 roku, zachowanie Związku Radzieckiego wobec Powstania Warszawskiego, istota komunizmu, sowietyzacji Polski, system PRL-u jako system satelicki w stosunku do Związku Radzieckiego, niedemokratyczny i nie w pełni suwerenny. To wszystko w tej książce znalazło wyraz i no, w stosunku do tego, co pisywano przed 1989 rokiem, myślę, że jest to zupełnie nowa jakość. Dowody z księgi Martina Eignera i Günthera Zieglera to bardzo nietypowa i nietuzinkowa książka. Nie ma w niej suchej, nadętej ścisłości właściwej podręcznikom akademickim, a mimo to opowiada o matematyce w sposób niezwykle precyzyjny i elegancki. Z drugiej strony nie ma w niej typowego rozgadania, które jest właściwe wielu książkom popularnym, a mimo to została napisana lekko i z wyraźnym poczuciem humoru. Tytułowa księga to pomysł nieżyjącego już słynnego węgierskiego matematyka Pala Erdesza, który pół żartem mawiał, że z pewnością istnieje gdzieś książka, w której zapisane są najlepsze, najzgrabniejsze, najelegantsze, najzwięźlejsze dowody twierdzeń matematycznych. Takie dowody, które są ostateczne i nie da się ich w żaden sposób skrócić, zastąpić prostszymi. Autorom przyświecał niezwykły zamysł przedstawienia matematyki przez pryzmat właśnie takich ostatecznych i najlepszych dowodów. W postaci dowodów wielu twierdzeń zaczerpniętych z różnych gałęzi matematyki, m.in. z analizy matematycznej, z geometrii, z teorii grafów, kombinatoryki, teorii liczb. Erdős wpadł na pomysł napisania takiej książki przed kilku laty i zaczął go realizować właśnie wspólnie z Eignerem i Zieglerem. Niestety podczas pisania książki zmarł, a dwaj niemieccy matematycy ukończyli pracę już po jego śmierci, dedykując książkę swojemu mistrzowi. Dlatego właśnie książka stanowi swoisty testament Erdesza. Testament spisany rękoma jego młodszych kolegów i jednocześnie przekaz świadczący o tym, jakie obszary matematyki i jakie twierdzenia Erdős uznawał za szczególnie ważne. Bogaty materiał książki jest podzielony na 32 kilkustronicowe rozdziały. Każdy z nich stanowi zamkniętą całostkę, którą można czytać właściwie niezależnie od całej reszty. Materiał został przedstawiony bardzo przystępnie,
lekko, z dużym talentem dydaktycznym, uzupełniony świetnymi rysunkami. Z tego powodu będzie zrozumiały również dla amatorów, gdyż do czytania tej książki nie jest wcale potrzebne szczególnie poważne przygotowanie matematyczne. Część rozdziałów zdoła przeczytać ambitny licealista. Całość będzie dostępna dla kogoś, kto dysponuje wiedzą z zakresu, powiedzmy, pierwszego roku studiów matematycznych. Warto zaznaczyć, że autorzy poruszają się na pograniczu tak zwanej wielkiej nauki z bardzo dobrze pojętą matematyką popularną. I z tego względu w książce znalazły się, prócz ciekawostek klasycznych, także wyniki stosunkowo nowe, lecz przy tym zrozumiałe, przedstawione jasno, i dlatego książka może dać amatorom posmak obcowania z matematyką prawdziwie współczesną, żywą, taką, która właśnie się rodzi, a nie drzemie gdzieś w zakurzonych tomach. I ogromną zaletą książki, co chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, jest jej żywy język. Autorzy nie popadają w taką nadętą suchość właściwą książkom z nauk ścisłych, a mimo to wszelkie wywody są bardzo precyzyjne i eleganckie. Jeśli ktoś uważa, że w dzisiejszym świecie i w dzisiejszych czasach nie ma już rzeczy pewnych i jednocześnie pięknych, powinien sięgnąć po dowody z księgi. Być może po lekturze zmieni zdanie. Chciałbym przedstawić podstawy elektrodynamiki, książkę wydaną przez wydawnictwo naukowe PWN w 2001 roku. Autorem książki jest David Griffiths, profesor fizyki w Reed College w Portland w USA. Profesor, który w 1997 roku otrzymał medal Millikena za wybitny i twórczy wkład w nauczanie fizyki. Książka poświęcona jest elektrodynamice klasycznej, która jest jednym z podstawowych działów fizyki i ma duże znaczenie do zastosowań technicznych. Elektrodynamika klasyczna była pierwszą teorią relatywistyczną, czyli teorią zgodną ze szczególną teorią względności Einsteina. Wersja kwantowa stanowiła wzorzec, który umożliwił stworzenie w ostatnich latach teorii innych niż elektromagnetyczne oddziaływań elementarnych, oddziaływania silnego i słabego. Oddziaływania elektromagnetyczne decydują o budowie atomu i oddziaływaniach atomów, o właściwościach fizycznych i chemicznych materii, umożliwiają nam widzenie i rozumienie otaczającego nas świata. Elektrodynamika, będąc podstawą elektrotechniki i elektroniki, pozwoliła na zbudowanie urządzeń od żarówki do komputera, bez których trudno sobie wyobrazić nasze życie. Książka Griffitha, przedstawiając elektrodynamikę z punktu widzenia fizyka, jest podręcznikiem dla studentów fizyki, zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich, i jest dobrą książką pomocniczą dla studentów elektroniki i elektrotechniki. Książka ma 600 stron. Jej pierwszy rozdział i dodatki poświęcone są wstępowi matematycznemu, od algebry wektorowej i analizy wektorowej z uwzględnieniem współrzędnych krzywoliniowych do twierdzenia Helmholtza i funkcji delta Diraca. W następnych trzech rozdziałach przedstawiona jest elektrostatyka w próżni i w ośrodkach materialnych z uwzględnieniem metody obrazów, metody rozdzielenia zmiennych, rozwinięcia multipolowego. Kolejne dwa rozdziały poświęcone są magnetostatyce w próżni i w ośrodkach materialnych. W następnych pięciu rozdziałach przedstawiony jest opis pola elektromagnetycznego niestacjonarnego. W ostatnim rozdziale przedstawiona jest szczególna teoria względności, mechanika relatywistyczna i elektrodynamika relatywistyczna.
chciałabym Państwu zaprezentować nowe książki, które mogą przydać się każdemu, kto ciągle zadaje sobie pytania, dlaczego ludzie nawzajem się nienawidzą, dlaczego tworzą sobie tak niedobre warunki do życia, dlaczego też kochają się albo dlaczego cierpią. Elliot Aronson to wybitna postać w psychologii społecznej. Jest autorem 19 książek. Przed laty napisał książkę Człowiek, istota społeczna, która do dzisiaj jest podstawowym podręcznikiem dla wszystkich studentów rozpoczynających przygodę z psychologią społeczną, ale nie tylko. Także czytają tę książkę ludzie na innych kierunkach, także nie studiujący. Ja mogę powiedzieć, że to, co napisałam na okładkę dla amerykańskiego 8 wydania parę lat temu, jest w dalszym ciągu aktualne. To jest książka po prostu niezwykła, ponieważ Aronson pisze z wielką pasją, wiedzą i humorem. Przed laty 4 uczyłam razem z Elliotem Aronsonem na Uniwersytecie Warszawskim i tak wielu uczestników tego kursu podchodziło do niego w czasie przerwy, mówiło o swoich doświadczeniach z tą książką, jak ona zmieniła ich życie. Ja też do nich należę, ponieważ była to pierwsza książka z psychologii społecznej, którą czytałam przed laty. Wielkim zaszczytem było dla mnie to, że stałam się współautorem książki z Elliotem Aronsonem, kolejnej jego 19 Kontrola naszych myśli i uczuć, która miała być uzupełnieniem do istoty społecznej pod względem zarówno zwiększenia dawki informacji o kontroli emocji, ale także o metodologii. Bardzo nam wtedy brakowało polskiego wydania książki Wybór tekstów do Człowieka istoty społecznej. To jest bardzo ważna książka, bez której te dwie, o których wspomniałam wcześniej, czyta się dużo trudniej. Dlaczego? Dlatego, że zawsze powstaje w czasie lektury pytanie, skąd oni to wszystko wiedzą. Wybór tekstów daje nam informacje o kuchni badań psychologicznych. To jest 30 najlepszych artykułów, które nie tylko mówią nam o wnioskach, ale pokazują, jak badacze do tych wniosków doszli. Dlatego w przedmowie do tej książki zaczęłam tę przedmowę od słowa nareszcie. Myślę, że nie sposób uczyć się psychologii, nie sposób właściwie żyć, nie przeczytawszy książek Elliota Aronsona. Jest to niezwykły pisarz, który jest mistrzem słowa, ponieważ potrafi o najtrudniejszych rzeczach napisać w sposób bardzo łatwy i przystępny. No, to jest ideał każdego z nas. Pisz tak jak Aronson. Pisz o rzeczach trudnych w taki sposób, że nie sposób się od nich oderwać czytając. Ja głęboko zachęcam Państwa do spotkania z książkami tego wybitnego psychologa, który zebrał wszystkie możliwe laury, jakie są do zdobycia na rynku amerykańskim. Jego książki są tłumaczone na bardzo wiele języków.